Cześć, witajcie w kolejnym złomowym odcinku. A, myślałem, że to jest jakiś mały stół teowy. A to nie, to jest coś grzewczego. Chociaż, czekajcie. Tutaj jest jakaś skala. O kurde, jakie to ciężkie. Co to jest? Od 0 do 61 jakiś przymiar techniczny. Ach, to regulowane tutaj. Fajne. Ciężkie, ale fajne. Może to odłożymy, żeby ktoś tego nie rzucił. Żeby to nie rzucił, żeby to nie pękło, bo wiecie, komuś się to może jeszcze przydać. Więc niech sobie to lepiej z boku będzie. Jak to ostatnio bywa, w końcu jesień zaczyna padać. A, i co miałem mówić, to są chyba takie zawiesze, wiecie, na budowę. Jedno wiaderko, drugie wiaderko, albo ta cała kasta. I jazda z betonem. Tu kopalnia mieciuchy. A coś dla was? Mówicie? Już poszukamy. Czy jest też coś dla was? Tutaj, nie? Wypałki z fajnym rusztem do plazmy. Mówicie, że też nie? To tu na grubym. To na grubym chyba nic nie będzie, bo musimy iść na cienki. Tak jeszcze patrzę, albo nie mówię i patrzę. To było ostatnim razem, wyciągarka linowa. Ciekawe, czy to jest 1 do 1, czy jakoś przekładane, 1 do 1. Dobra, idę na cienki. A na cienkim co? Na cienkim niestety przyleciał jakiś blaszak cały. Jeszcze ze ścianami. O. Jakaś przystawka widzę. Samoróbeczka chyba. Do czego by to było? Może do celmy jakaś? Przystawka na piłę. No to ewidentnie pod wiertarkę, ale czy by to było pod małą celmę? Na łożysku? Mogłoby to tak być? No mogłoby to tak być. Tam jest gwint, czekajcie, jak się zastanawiam. No tak, jest tam gwint. Więc mogłoby to tak być, faktycznie. Raczej może być to podcelny, regulowany. O, skrzywiona piła, ale oprócz tego dość to spoko wygląda. Tu jeszcze mam jeden, co to, szafka? A, szafa jakaś BHP, tak, bo tu jest nawieszak. No, nie widać coś, to nawieszak tu i tu coś mi się jeszcze rzuciło. Silnikiem. Mi się coś rzuciło z silnikiem. Jakaś coś. Co by to było? Jakaś myjka? Nie myjka? Coś przemysłowego, bo silnik niebieski. Kuchenka to nie, ale to. O, jakaś myjka. O kurde, tak zakracona, że nie idzie i dojrzeć. O. Wow, to jest, wiem co to jest. To jest ten. Piec chyba przemysłowy. Taka płyta do grzenia. No, tu się reguluje. Tu jest moc. Odpalona łopatka. I oprócz tego, no co kurczę. Nic, to nie widzę, co byście mogli oko zawiesić w sumie. Ja też. Pusto.
Zobaczymy, czy tu jeszcze coś doszło. Ale chyba tu ten rowerki były. Nie, to tu nic nowego chyba nie doszło, chociaż nie, czekajcie. Nie, tu nic nowego nie doszło. Dobra, to co? Jeszcze sobie przejrzę na spokojnie, bez kamery, bo to zawsze więcej widać. Jakby coś było, to się zgłoszę, a jak nie, to wiadomo. Teleportacja na inne złomowisko. Wyczaiłem chyba coś fajnego. Tam. Widzicie? Chyba koło do motoru, chyba. Na pewno to jest koło do motoru. Teraz spróbuję tylko włożyć jakieś tam patyka, żeby to stamtąd wytargać. Zobaczymy, co by to było, bo wygląda tak... Dalsze to wygląda nieźle, tylko że to jest tu. O, tam jest jakaś łopata. Dobra, to jakoś to sobie wyciągnę. Patrzcie, w jakim stanie to koło. Kurde, szesnastka. W jakim stanie felga. Amulet. Kurde, piasta, szprychy. Bardziej niż ekstra. Także na pewno biorę. Super. Tu jest tylko pęknięcie? Nie. Czy pęknięcie? Czy tak ma być? Chyba pęknięcie. Że mnie ważne, kurde. W takim stanie to jest bardziej niż mega. Także cieszę niesamowicie. Fajnie, że się udało wydostać. Tu jest poskładane, posprzątane. Jakby mieli złom zamknąć. O, wyciągarka starszej daty. Co tu mamy? Krótkofalówka. O, ten kluczyk. Tak, na jedną calę, ale to chyba sobie chłopaki otworzyli z paleniskiem i z krótkofalówką. A co tutaj? Tu. No nic nowszego nie doszło. Czekajcie, tam jest jakaś żaba, winda. O, ale bez tego. Podpory budowlane dwie. Zobaczmy, co to tu na tym oprócz świerki. Starszej daty, ale śmiem twierdzić, że będzie dobra. Będziemy tu jakoś takie odłożymy. Jeszcze sobie sprawdzimy tylko czy wirnik. Spoko. I tu mamy do tego to i to. Musi być komplecik. Nie ma biedy. Elegancko. A co reszta? O! Leżak taki duży. Z ciekawości zaraz go zerknę. Zaraz zerknę ten leżak. A tutaj... Tu chyba... Chyba nic. Chyba nic. A tu jeszcze była lampa. O. Dobra. Czekajcie, wysypię sobie. I patrzcie, co tam ciekawego było. To jest chyba gaśnik do Rometa ZSM. O, tu jest nawet coś. GM12F. Tak mi się wydaje. Którego to będzie? 68? O kurde. No, także spoko. Tu jeszcze tam właśnie tu jest zakitrany nawet niezły rower, to go muszę przeglądnąć. Ale to plus tamto, plus te reduktory. Spoko. O kurde. Ale tu było ryte. I to nie przeze mnie. Ładnie tu ktoś przerył. Ładnie. No ale. Ładnie ktoś przerył, a gaśnik znalazłem ja. Jakże to jest. Jeszcze zobaczymy, co tu może być ciekawszego. Może ktoś coś przeoczył? Może nie. Ale ładnie przeryte. Pięknie.
30. A, jeszcze raz. Uwierzycie, że to było 30 kilo? 105 zł. Wszystko liczone w cenie złomu, bo sobie stamtąd wziąłem, także super. A jakoś tak nie nagrywałem, bo nic dużego nie było, chociaż z tych trzech rzeczy się cieszę. 22 zł. 8,5 kilo. Fajnie, fajnie. Także to tak, żeby nie było. Żebym nie zapomniał. O. Cześć, witajcie na podsumowaniu. Jeszcze kręcę na ostro, bo dopiero przyjechałem. Dlatego może być chaotycznie. A może nie. Zobaczymy. Od razu wam pojadę Stanami. 12 czy 14 zł to koło. To 22 zł. To z reduktorkiem 105 zł. Tak. I fajnie. I teraz od czego to się dzisiaj zaczęło? Najpierw to koło. O, zobaczcie, nawet szczęki są w dość spoko stanie. No nie, dobra, nie są w dość spoko stanie, bo już zaczęło nity brać. Dobra, to cofam. Te szczęki są do roboty. Ale oprócz tego dawno nie widziałem tak dobrze zachowanego... Dawno na złomie. O, nie widziałem tak dobrze zachowanego koła. No wiadomo, tu może troszkę go zaczynało brać. Ale nie ma źle. Naprawdę nie ma źle. 16, fajny rozmiar. Spoko, spoko, mi się bardzo podoba. Szprychy, wszystko tego. Nic tylko brać, żal byłoby nie wziąć. Dobra, nie będę tego, albo tu odłożył. Tylko delikatnie. Co tu jeszcze? A, tego w ogóle nie zrobiliście. Te zasuwy sprężynowe. Było tego trochę, wziąłem to takie do przyczep, stwierdziliśmy, do przyczep, nie do przyczep, może do garażu też, o, no, może do garażu, cenie złomu, wszystko, to jest nóweczka, także wziąłem 4 sztuki, ale będę musiał to wyciągnąć jednak, tutaj cieszy ten gaśniczek do Rometa, bo fajnie, to wygląda to, niezłym stanie. I teraz mi się przypomniało, jak to było z tym rokiem produkcji. Nie, no dobrze widziałem. 68. Bo tak jechałem cały czas i zastanawiałem się, czy się nie wybiło. Nie, 68 na pewno. IGM12F. Także fajna sprawa, fajna. Jakiś leżaczek po dziadziusiu chyba, czy coś. Może leżaczek, no może nie. Ale i tak się cieszę. Dodatkowo jeszcze taki włącznik, a wiadomo, prosty od pradawnych maszyn, made in Poland. Wziąłem to, bo stwierdziłem, że a kurde, czasami się raz na święto się przyda coś przykręcić i akurat się coś wynajdzie, będę miał, nie będę musiał kupować. Wiecie, jak to jest, leży na półce 2 lata, no i później się przyda. No i dobra, no i te nurty. Nasze, te reduktory. Jak wklepałem SK1SI40, to wyleciało, że to są reduktory do pieca, tylko że to jest inny numer katalogowy. Więc będę musiał to przeglądnąć. Generalnie tak, jak widzicie, działają. Nie ma z nimi problemów. Tu tylko jeden. Ich jest 4, nie, 4 czy 5? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć sztuk. Jeden miał tylko, jeśli mam być szczery. Jeden miał, a jeden nie miał tutaj zaślepki, ale to nie jest wielki problem. I jeden nie miał segera, tego wewnętrznego tutaj. Ale to też nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem. No, jeszcze znalazłem, odchodząc znalazłem tarczę do cięcia, nóweczkę. Także też spoko. No i ta szlifereczka. Czekajcie, może ją wyciągnąć. Tak, pewnie. Rzucaj wszystko. Kto to produkował? Widać coś? O, czekajcie. Jak tak, tego nie wiem, czy wy widzicie, ale ja widzę grupa techniczna. Urania? Tu pisze Urania? Może i wy coś zobaczycie? Wy to chyba nic nie widzicie. NSA 88 rok 350 W
Made in Poland, Warszawa. Tu była grupa techniczna Urania. Nie spotkałem nigdy taką nazwę, jeśli mam być 4. Ciekawe, czy to działa. Także z tym się pewnie spotkamy na perełkach. Sam jestem, po prostu sam jestem, jeśli mam być 4. Ciekaw. Łożyska, jak tam łożyska? Oblecam. No oczywiście osłony są. No i później jeszcze pojechałem na jeden złom. To dla kumpla, bo jeszcze patrzcie, jeszcze z etykietą. Wieszak to sobie zostawię. Na ubrania, kurtki, czapki i inne. No i ta Celma, szlifierka Celmy, made in Poland. Czekajcie, tu gdzieś były obroty, czy z drugiej strony? O, z drugiej strony były obroty. I to mnie najbardziej ciekawi. 19 tysięcy obrotów i ściernica maksymalna 40. A jednocześnie pobór mocy 330 W. No. Tej Panie Boże. Zastanawiam się, czy to będzie rok produkcji 70? Nie. Może tu coś jest. Maksymalny... czekajcie. Co tu pisze? Tarcza spoiwie bakieli 40, ceramiczna 30, trzpieniowych 25. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. Chyba 70 rok produkcji, kurde. Ładny wykurza. Też wraca, też wróci na perełkach, także z tym i z tym się spotkamy. A to dla kolegi, to chyba dla mnie Nordy raczej nie sprzedaż. No fajnie, fajny, fajny dzień. Trochę motoryzacyjnie. To było z różnych złomów, żeby nie było. Także niezależnie od siebie. No ja jestem tutaj zadowolony. Tam powiedzmy, że te 150 zł musiałem zainwestować, ale się to powinno dość ładnie i szybko zwrócić. Także cóż. Jeszcze z daleka. Na miniaturkę. Pięknie. Dziękuję wam za dzisiaj i to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. A, kubeta gratis.